Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 1 czerwca do naszego miasta wróciła jedna z najbardziej oczekiwanych imprez przez wszystkie dzieci. Jasielski Dzień Dziecka został zorganizowany wspólnie przez Urząd Miasta Jasła wraz z miejskimi instytucjami kultury i sportu. Każda z nich przygotowała bogaty i atrakcyjny program dla dzieci oraz ich rodziców. Większość wydarzeń odbywała się na terenie zielonym wokół Jasielskiego Domu Kultury. Staraliśmy się przygotować bardzo różnorodny program. Były gry piknikowe, zabawy, konkursy, koncert, pokazy taneczne. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci i ich rodzice są zadowoleni, powiedziała podsumowując imprezę Helena Gołębiowska, dyrektor Jasielskiego Domu Kultury. Drodzy Państwo, ten Międzynarodowy Dzień Dziecka i te zabawy i to wyjście na zewnątrz niech będzie dobrym początkiem do kolejnych naszych spotkań piknikowych, rodzinnych, do kolejnych imprez, na które już dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że pozwoli na to już ustępujący, mamy nadzieję, COVID, że będziemy się mogli z Państwem częściej spotykać, zarówno w Domu Kultury, jak przede wszystkim na obiektach wkoło Domu Kultury i na terenie miasta Jasła. Serdecznie zapraszam. Przy budynku JDK utworzone zostały strefy. Plastyczna, zlokalizowana od strony Parku Miejskiego. Tam dzieci wspólnie z rodzicami mogły rysować, malować, kolorować i lepić w glinie. Kolejna, strefa Maluszka, usytuowana była przy wejściu do budynku od ulicy Kościuszki. Tam znajdowały się tablice, kreda do rysowania, tablice magnetyczne, piaskownica z piłeczkami, kręgle oraz miniaturka różowego zamku. Natomiast obok wejścia głównego powstał plac zabaw, na którym można było zagrać w piłkę nożną, kręgle, hula hop, miniboks oraz rzucać piłką do kosza. A to wszystko pod hasłem artystyczne to i owo. Na plenerowej scenie wystąpiły również solistki Jasielskiego Domu Kultury, a na sali multimedialnej odbył się konkurs karaoke. Wszyscy młodzi uczestnicy Dnia Dziecka zostali obdarowani drobnymi upominkami. Na tarasie Jasielskiego Domu Kultury gościło również Muzeum Regionalne. Jego pracownicy przygotowali zestaw zabawek z papieru i kolorowanek, nawiązując do strojów ludowych Pogórzan. Najmłodsi wraz z rodzicami bardzo chętnie przystąpili do prac plastycznych, poznając przy tym ciekawostki z życia tej grupy etnograficznej. Muzeum Regionalne w Jaśle przygotowało dla wszystkich zainteresowanych zestaw zabawek z papieru kolorowanego, opartych na strojach ludowych Pogórza. Zapraszamy wszystkich do miłej zabawy. Cały ten, powiedzmy, cykl
kolorowanek przygotowała pani Adriana Napiórkowska-Beck, etnograf naszego muzeum. Pozostali pracownicy chętnie służą pomocą. Cieszymy się, że po tym długim okresie pandemii możemy się z Państwem spotkać i przedstawić naszą ofertę. Spodziewałam się, że będzie tak wiele atrakcji, jest naprawdę fajnie, córka jest zadowolona, bo przedtem byłyśmy w kinie, także jest troszkę dzieci, także zawsze to jakaś inna rozrywka niż codzienność. Poza tym Dzień Dziecka. Tak. A czy już dziecko dostało jakiś prezent? To znaczy tak, dostaliśmy kredki, malowanki, ołówki, różne takie artykuły. Także Miejska Biblioteka Publiczna w ramach programu Kolorowo i Książkowo zaprosiła dzieci na ciekawe i oryginalne zajęcia. Najmłodsi uczyli się rysować swoje emocje na podstawie książki Kolorowy potwór. Bawimy się z muzyką, bawimy się emocjami. Mamy dla dzieci piękne książki, dużo dobrej zabawy i niezwykłe instrumenty, wylicza Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Chcemy Was zaprosić do tego, żeby porozmawiać o emocjach, o tym, jak można sobie z nimi radzić, o tym, jak je przeżywać tak, żeby było nam jak najlepiej. I z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim dzieciom, aby dzieciństwo upływało Wam jak najbardziej beztrosko, abyście zawsze mieli pogodę, niezależnie od tego, jaka ta pogoda jest, abyście mieli jak najwięcej radości, aby dorośli szanowali Wasze prawa, troszczyli się o Was i abyście zawsze znajdowali dużo radości w każdym dniu, nie tylko w Dniu Dziecka. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Mamy nadzieję, że spodobają Wam się atrakcje, które przygotowali wszyscy organizatorzy tego Dnia Dziecka. W holu MBP odbyła się muzykoterapia. Zajęcia ruchowe na podstawie książek, połączone z muzyką relaksacyjną. Moja Równolegle w kinie JDK Syrena zorganizowane zostały 3 bezpłatne seanse filmu animowanego Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię. A przed Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej można było wziąć udział w konkursie dotyczącym wiedzy o naszym mieście i wygrać atrakcyjne nagrody.
1 czerwca to wyjątkowy dzień. To dzień, który kojarzy się nam wszystkim z Dniem Dziecka i z mnóstwem uśmiechu. Niestety w zeszłym roku, kiedy składałam życzenia, nie było tak gwarno i radośnie. I wtedy życzyłam wszystkim, żebyśmy w kolejnej edycji, w kolejnym roku mogli spotkać się wraz z dziećmi, mogli te dzieci trochę pobawić i wywołać na nich trochę uśmiechu. I tak właśnie się zdarzyło. Do tych wspólnych obchodów Dnia Dziecka w tym roku włączyły się instytucje kultury, a więc Jasielski Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Jaśle, Miejska Biblioteka Publiczna, ale również i CITIK, przed którym właśnie stoimy, oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za to, że wspólnie możemy obchodzić Dzień Dziecka w mieście Jaśle. Również na wielu obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach Jasielskiego Dnia Dziecka odbywały się ciekawe zajęcia pod hasłem Na sportowo, czyli zdrowo. Były wyścigi na torze rolkowym, zabawa z gimnastyką oraz judo w Podkarpackim Centrum Sportów Walki, a także zajęcia z nauki pływania na krytym basenie. Również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z okazji Dnia Dziecka przygotował zajęcia, które odbywały się na naszych obiektach. Na krytej pływalni dzieci mogły skorzystać z nauki pływania oraz gry i zabawy na krytej pływalni na basenie. Na hali sportu walki odbywały się zajęcia z judo, karate oraz akrobatyki sportowej. Natomiast amatorzy i chętni, którzy chcieli skorzystać z rolek, mogli również na torze rolkowym zajęcia odbyć ze klubem Speed.
związku z poluzowaniem również obostrzeń związanych z COVID-em zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszych obiektów. Parku linowego, krytej pływalni, siłowni, kortów tenisowych i innych atrakcji, które czekają na wszystkich Państwa. Serdecznie zapraszamy. W tym samym dniu na terenie Mosiro odbyło się jeszcze jedno ważne wydarzenie. Ryszard Pawian, burmistrz Jasła, wraz ze swoją zastępczynią Elwirą Musiałowicz-Czech oraz działaczami UKS Mosir Jasło wręczyli zawodniczkom brązowe medale wywalczone w rozgrywkach prowadzonych przez Podkarpacki Związek Piłki Siatkowej w Lidze Młodziczek. Tym samym jesielskie siatkarki uzyskały awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski, które odbędą się od 11 do 13 czerwca bieżącego roku w Wieliczce. Po to się gra, po to się walczy, po to się trenuje, żeby właśnie osiągać wyniki. Trzecie miejsce w województwie, bardzo dobre miejsce. Również gratulacje dla pana trenera i podziękowania za waszą pracę. Mam nadzieję, że ten wyjazd, który przed wami, również przyniesie wam przede wszystkim radość z tego, że macie okazję wystąpić na arenach już teraz ogólnopolskich i reprezentować nasze miasto. Więc jeszcze raz serdecznie wam dziękuję i oczywiście mam nadzieję, że te medale to będą tylko takim drobnym przyczynkiem do podkreślenia waszego zaangażowania i tego miejsca. A życzę oczywiście sukcesów, aby z tego wyjazdu również przywieźć dobrą lokatę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Cześć, jesteśmy zawodniczkami UKS Mosir Jasło. Naszym trenerem jest Leszek Wierzgacz. Dzisiaj otrzymałyśmy medale za zajęcie trzeciego miejsca w Podkarpackiej Lidze Młodziczek. A już niebawem jedziemy na bardzo ważne zawody, ćwierćfinały Mistrzostw Polski do Wieliczki, także trzymajcie za nas kciuki. W wydarzeniu uczestniczył Grzegorz Zięba, przedstawiciel Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej, który przekazał włodarzowi miasta reprezentacyjną koszulkę siatkarza reprezentacji Polski Wilfredo Leona wraz z jego autografem. Organizatorami Jasielskiego Dnia Dziecka były Miasto Jasło, Jasielski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej.